Ja jestem dobry pasterz, dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 11 werset. Nocny alarm pożarowy w Liverpoolu. Płonie dom marynarza. Wokół budynku zebrało się sporo gapiów. Na najwyższych piętrach widać kilku ludzi, którzy wzywają pomocy. Z powodu pożaru droga ewakuacyjna przez klatkę schodową jest już niedostępna. Strażacy ustawili więc bardzo długą drabinę i oparli ją o ścianę frontową budynku, jednak okazała się za krótka. Z tłumu wybiega nagle jakiś marynarz. Zręcznie wspina się na drabinę i wkrótce, stojąc na najwyższym szczeblu, szuka obiema rękami punktu zaczepienia. Uchwyciwszy się w końcu parapetu, woła: ludzie, szybko, schodźcie przeze mnie na drabinę. Biegiem na dół. Jeden po drugim marynarze schodzą z płonącego piętra przez ciało kolegi na drabinę. Po chwili stoją już bezpieczni na dole. Na koniec również ich wybawca schodzi na dół. Twarz ma poparzoną, gdzieniegdzie wypalone włosy, ręce pełne piekących bąbli. Nie bacząc na siebie, ryzykował własne życie, aby stać się pomostem na drodze ucieczki z płonącego budynku i tak uratować kolegów. Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł na tę ziemię i stał się człowiekiem, aby być pomostem ponad przepaścią, jaka powstała między nami a Bogiem. By to uczynić, nie tylko ryzykował, ale i oddał za nas swoje życie na krzyżu Golgoty. Było to konieczne, ponieważ przepaść między nami a Bogiem powstała z powodu ogromu naszych grzechów, a jedyną sprawiedliwą i nieuchronną karą za grzech jest śmierć. Żołdem grzechu jest śmierć. Tak oto zastępcza śmierć Jezusa ratuje każdego człowieka, który mu się powierzy, wyzna i porzuci swoje grzechy i nawróci się do Boga, ponieważ Chrystus poniósł już sąd za grzesznika, umierając na krzyżu. Grzesznika nie dotknie już nigdy ogień wiecznego, sprawiedliwego sądu Bożego, który jest w Biblii znany jako końcowa część stanu, jakim jest śmierć druga. Śmierć druga zaczyna się w momencie śmierci ciała kogoś, kto nie narodził się na nowo po tym, gdy pierwszy raz umarł przez upadki i grzechy swoje. Umarliście przez upadki i grzechy wasze, których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Efezjan, rozdział 2. Grzesznik, który uwierzył Jezusowi Chrystusowi, został raz na zawsze wyratowany.